Zapytam wprost. Małgorzata, Więcek, Cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest starosta Brzeski Andrzej Potępa. Dzień dobry, Panie Starosto. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Panie Starosto, to jest drugi wywiad, w którym podsumowujemy kadencję. Dzisiaj będziemy mówić o tematach, w których bardzo dużo się działo. To są inwestycje drogowe, oświata, ekologia, sport, turystyka i rekreacja. Panie Starosto, podobno przez 5 lat zrealizowaliście Państwo 100 inwestycji drogowo-chodnikowych za 96 milionów złotych. Całkiem dużo. No to prawda. Okrągła cyfra to przypadek zupełnie, że to jest aż 100. Ale myślę, żeby zobrazować tą kadencję, to na początek podam trzy ważne cyfry. Przede wszystkim dzięki temu, że byliśmy tak aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, podwoiliśmy kwotę budżetu. W 2019, kiedy rozpoczynaliśmy tę kadencję, było to 96 milionów. W tym roku uchwaliliśmy budżet w wysokości 187 milionów. Oczywiście na to wpłynęły różne czynniki, ale podstawową kwestią jest duża ilość pozyskanych środków zarówno z europejskich, jak i krajowych źródeł. No i druga kwota bardzo ważna, bo to też podsumowaliśmy, łączna kwota inwestycji za te 5 lat to jest 281 milionów. Dla naszego budżetu absolutnie rekordowa, w historii powiatu nie było takiej kadencji. A wracając do dróg, no rzeczywiście tych inwestycji było dużo. My w zasadzie w tym momencie możemy powiedzieć, że drogi w powiecie brzeskim, jest ich 265 km, są wyremontowane, bo ostatnie dwie, które wymagały jeszcze remontu czy modernizacji, właśnie rozpoczęły się w tym roku, więc 100% dróg będzie wyremontowanych. Natomiast staramy się budować dużo chodników, bo tych... Chodzi o bezpieczeństwo. Tak, tych inwestycji najbardziej oczekują mieszkańcy, jest bardzo dużo wniosków. I też na chodniki wydaliśmy sporo pieniędzy, bo to w sumie za tą kwotę, którą Pani wspomniała, zmodernizowaliśmy, bo to nie są zwykłe remonty, to są takie głębokie modernizacje, zyskują zupełnie nowe parametry te drogi. Wybudowaliśmy 80 km dróg, 20 km chodników, 8 mostów, kilka rond, no można by dłużej wymieniać, ale chyba nie do końca o to chodzi. Natomiast na ten rok mamy dużą kwotę pozyskaną z Polskiego Ładu jeszcze w ubiegłym roku. 15 milionów na budowę znowu tylko ciągów pieszych. I tu zrobiliśmy taki gest w kierunku gmin. Po prostu powiedzieliśmy, mamy pieniądze, wskażcie dla Was priorytetowe odcinki. Panowie burmistrzowie, wójtowie, radni wypowiedzieli się, które chcą. Jesteśmy po przetargu, będziemy budować w tym roku te chodniki. Także to nie tylko to, co się zrobiło, ale również to, co jest zaplanowane i na co już są zagwarantowane pieniądze. Panie Starosto, powiat także lobbuje w przypadku niekoniecznie swoich inwestycji, ale te, które są ważne dla mieszkańców. I tak było choćby z budową obwodnicy Brzeska, ważnej dla powiatu, dlatego że udało się zorganizować bardzo dobry dojazd do szpitala. Ta obwodnica to ma bardzo długą historię, bo to jest dla nas zachodnia obwodnica, a tak naprawdę pierwszy odcinek nowej 75 Sądecczanki. Już w 2011, kiedy walczyliśmy o zjazd z autostrady, podpisaliśmy dobre porozumienie z Generalną Dyrekcją, które gwarantowało nam budowę tej obwodnicy. I to się właśnie dzieje. Ona ma być gotowa podobno w tym roku. Wygląda, że jest na to szansa, bo jest zaawansowana. No i jednocześnie my, budując, bo o tym nie wspomniałem, budujemy zupełnie nowy układ komunikacyjny wokół szpitala, tak żeby zapewnić bezpieczny dojazd do szpitala i do budującej się tam komendy policji, o którą też od lat zabiegaliśmy. Jednocześnie uzyskaliśmy zgodę Generalnej Dyrekcji, że ten nowy układ komunikacyjny wepnie się do budowanej obwodnicy. To w sposób naprawdę znaczący poprawi bezpieczeństwo, komfort, szybkość dojazdu, zwłaszcza właśnie służb ratowniczych, czy policji, czy straży. A jak już wspomniałem... Bo do tej pory, Panie Starosto, było tak, że karetki generalnie wjeżdżały tą samą drogą, którą pacjenci jadący do szpitala. Dokładnie. Teraz tak nie będzie. Teraz tak nie będzie. Już w tym momencie szpital i SOR i pogotowie ma dwa alternatywne dojazdy, a po wybudowaniu tego układu będzie miało trzy. Ponadto pogotowie musiało w kierunku Sącza jechać okrężną drogą przez miasto, przez ronda, skrzyżowania. Teraz się wyjadą bezpośrednio do 75. Przy akcji ratowniczej czasami te 2-3 minuty jest niezwykle bezcenne. I wspomniałem o komendzie, bo to też ważna rzecz, to taka inicjatywa nasza powiatowa,
Już w 2011 roku kupiliśmy z naszej inicjatywy dwie działki hektarowe pod budowę właśnie komendy policji i straży, bo one są nie dosyć, że w kiepskim stanie, też w dosyć kiepskim miejscu w mieście. I nazwaliśmy to na roboczo Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego. To była zresztą chyba Pana inicjatywa. Tak, dokładnie. To była moja inicjatywa z 2011 roku, bo w jednym miejscu dobrze skoordynowane będą pogotowie, policja, straż pożarna. No i długo czekaliśmy na tą decyzję. Ona zapadła w 2022. Komenda się buduje, a my pozyskaliśmy również z funduszy zewnętrznych 11 milionów i też już w zasadzie kończymy ten nowy układ komunikacyjny, szeroki, bezpieczny, rondo skanalizowane, także naprawdę zupełnie zmienia się tam rzeczywistość. No jedynie czekamy jeszcze na decyzję o budowie komendy straży, no ta jeszcze nie zapadła, ale mam takie informacje, że powinno to niebawem nastąpić. Jak mówimy o lobbingu, to jeszcze musimy wspomnieć o dwóch ważnych także drogach, obwodnicach Szczurowej i obwodnicy miejscowości Rudy Rysie. Tak, obwodnica miejscowości Rudy Rysie jest przez nas też nazywana północnym zjazdem z autostrady, bo faktycznie wychodzi od węzła autostradowego. No a przede wszystkim tam ruch toczący się przez most w Górce w kierunku Warszawy jest bardzo znaczący i biegnie centralnie przez Przyborów, przez Rudy Rysie. No jest mega niebezpiecznie, dlatego zabiegaliśmy o to, też dołożyliśmy tam jakieś pieniądze do projektowania, do wykupu działek i jest już decyzja, prawie 130 milionów ma kosztować ta obwodnica, a druga obwodnica już się buduje, obwodnica Szczurowej, bo tam też ruch toczył się prosto przez środek miejscowości. To jest koszt około 60 milionów złotych, tam gmina dała spore pieniądze na wykup gruntu, my daliśmy też jakieś pieniądze na projekt, no i ta obwodnica też się już buduje. Dla mieszkańców, którzy przedtem musieli cierpieć te wszystkie tiry przejeżdżające pod oknami, to jest bezcenna inwestycja jedna i druga. No przede wszystkim poprawia się bezpieczeństwo, zdecydowanie, o którym też mówiliśmy, zdecydowanie. Bo wypadków śmiertelnych tam było niemało. Panie starosta, zmieńmy temat. Jak się mają szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim? No to jest nasza chluba, bo wszystkie nasze szkoły w rankingu perspektyw, w ogólnopolskim rankingu mają złotą, srebrną albo brązową tarczę. To oznacza, że są w pierwszej, drugiej albo trzeciej setce najlepszych szkół w Polsce. A samych techników w Polsce jest ponad 2,5 tysiąca, no więc to pokazuje jakby poziom. Ale dla nas najważniejsze jest to, że myślę, że bardzo w przemyślany sposób kreujemy politykę kierunków, które tam proponujemy. Mamy taką radę, które tworzą oprócz naszych dyrektorów, nauczycieli, przedsiębiorcy, duże przedsiębiorstwa, jak Kampak, Browar, Prostel i tak dalej. I w porozumieniu z nimi proponujemy kierunki, które są potem przydatne na rynku pracy, tak żeby ci młodzi ludzie mieli zagwarantowaną... Albo ból na korzyść, bo z jednej strony dokładnie. Dla młodych ludzi, którzy znajdą pracę, a z drugiej strony dla pracodawców, którzy tak. Kwalifikują sobie już, wykwalifikowują sobie. No niektórzy uczniowie już w trakcie nauki, kiedy trafiają na staże do pracodawców, mają oferty pracy, więc my nie uczymy do urzędu pracy, tylko uczymy do pracy. A myślę, że bardzo ważną i tego o to się bardzo mocno staramy, tylko w te 5 lat pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych unijnych funduszy na to, żeby ci uczniowie oprócz podstawy programowej za darmo mogli zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Kształcą się, odbywają staże w firmach w Polsce, za granicą, zdobywają bardzo dużo dobrych kwalifikacji i to wszystko mają za darmo. Myślę, że o tym, jak dbamy o uczniów, świadczy fakt, że doceniamy uczniów zdolnych w różny sposób, a to właśnie stypendiami, a to stażami, nagrodami i tylko na to wydaliśmy przez te 5 lat 1 700 000, żeby motywować tych młodych ludzi. No jest też, odzwierciedla to poziom naszych szkół, zdawalność matur, zdawalność egzaminów zawodowych, no i kierunki, takie jak super aktualne, jak mechatronika, jak programista, jak robotyk, logistyk, no można... Czyli coś, na co jest aktualnie zapotrzebowanie na rynku. A w liceum ogólnokształcącym, bo mówiłem teraz o szkołach zawodowych,
zawodowych. Z kolei takie, tak sprofilowaliśmy kierunki, żeby ktoś, kto w przyszłości wybiera się na medycynę czy na prawo, miał już podstawy. Pewne przygotowanie. Tak, na przykład angielski medyczny jest w klasie. Świetnie. Wprowadziliśmy coś, czego nie ma nigdzie wokół, w porozumieniu, podpisaliśmy porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim i mamy język norweski, który też jest bardzo potrzebny na rynku, a jest rzadkością. Więc no mamy dużo takich kierunków, które mamy klasę dziennikarską, która jako jedyna w regionie ma patronat telewizji polskiej i profesjonalne studio razem z kabiną lektorską i reżyserką i możliwością montażu. Także myślę, że dbamy o to, żeby nie tylko w tych szkołach była fantastyczna atmosfera, ale była rzetelna wiedza i mamy podpisanych tak wiele umów z dobrymi uczelniami, że również taki przedsmak uczelni się tu pojawia. Pojawiają się tu wykładowcy, są lekcje online. No, przecież dzieje się całkiem sporo. Panie starosta, a czy powiatowi brzeskiemu jest po drodze z ekologią? Pytam tutaj o działania ekologiczne, szeroko pojęte. No tak, mamy parę takich programów, które są też naszą inicjatywą, bo nie musimy tego robić, nie wynika to z żadnych przepisów. Na przykład mamy dotacje dla gmin do usuwania azbestu, czyli tych dachów, które jeszcze zostały tam z eternitu. I są bardzo niebezpieczne. Są bardzo niebezpieczne. Mamy dotacje dla spółek wodnych. To też dajemy z naszego budżetu po prostu. Ale również takie działanie profilaktyczne. Jesteśmy w EcoLife Małopolska. Mamy cały cykl takich działań również w szkołach proekologicznych, tak żeby tych młodych ludzi uczyć tej ekologii od podstaw. Stąd myślę, że no i chyba co najważniejsze, od lat systematycznie przeprowadzamy termomodernizację naszych budynków. Już w tej chwili wszystkie budynki użyteczności publicznej będące we własności powiatu mają nowe elewacje, mają źródła energii w postaci fotowoltaiki. To daje ponad 60% oszczędności w emisji szkodliwych gazów do atmosfery, więc myślę, że to też jest jedna z takich ważniejszych rzeczy. Teraz mamy zamiar to zrobić w szpitalu, bo złożyliśmy wniosek na 15 milionów właśnie na OZE, na fotowoltaikę i na termomodernizację budynku. Czyli z ekologią jest Wam bardzo po drodze. No staramy się być na bieżąco, zwłaszcza, że już niedługo przepisy unijne będą wymuszały na nas pewne rzeczy. Nie chcemy czekać na ostatnią chwilę. Panie starosto, a co zrobiono przez te 5 lat w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki? No tu też sporo się dzieje. My głównie zajmujemy się sportem młodzieżowym, dziecięcym i młodzieżowym, ale rocznie odbywa się około 200 imprez, zawodów o mniejszej czy większej randze. Dla szkół podstawowych, dla szkół ponadgimnazjalnych. Mieliśmy też kilka imprez o randze wojewódzkiej, a nawet krajowej. Więc tutaj staramy się działać bardzo mocno, ale mamy też takie nasze autorskie akcje, jak na przykład Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski. To jest akcja skierowana do wszystkich w zasadzie, od najstarszych do najmłodszych. I w tej akcji nie ma żadnych nagród oprócz zdrowia i własnej satysfakcji. Zachęcamy ludzi do tego, żeby chodzili, biegali, jeździli na rowerze. Jest to rywalizacja. Najlepszych nagradzamy statuetkami, tytułem Aktywny Mieszkaniec Powiatu. No ale w ciągu tych 5 lat kilkaset, no myślę, że już w tysiącach należy liczyć, osób wzięło udział w tej akcji. Jak sobie zliczyłem, to wszyscy łącznie przebiegli albo przejechali na rowerze przez te 5 lat 670 tysięcy kilometrów. To jest bardzo motywujące. Wielu ludzi podkreśla to, że do tej pory nie mieli takiej motywacji, żeby wstać z tego fotela i wyjść i pobiegać, a teraz jak widzą, że robi to sąsiad, bo mają podgląd w aplikacji, to oni też wychodzą i biegają. To taka naprawdę... To ich motywuje. Panie starosta, a turystyka? No tak się składa, że ja jestem już od lat społecznie, pełnię funkcję wiceprezesa Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki temu, poprzez tą organizację, pozyskaliśmy 14 milionów złotych na rozwój turystyki. Z tego między innymi została wybudowana wieża Wiwkowej, wieża widokowa Wiwkowej. Z tego została rozbudowana pięknie baszta w Czowie, ale również powstało wiele kilometrów ścieżek rowerowych i punkty obsługi rowerzysty.
Tu stawiamy bardzo na turystykę rowerową. Nasz region jest piękny i jest już naprawdę sporo oznakowanych i wytyczonych ścieżek rowerowych. Panie starosto, na sam koniec zapytam jeszcze o plany na kolejne 5 lat. Co macie w planach? Na pewno jednym z ważniejszych planów jest budowa nowego ZOL-u. Osoby terminalnie chore i starsze, no, społeczeństwo nam się starzeje, są kolejki. Chcemy wybudować, jeśli tylko uda nam się pozyskać pieniądze, duży może nawet na 160 osób ZOL gdzieś poza miastem w spokojnym miejscu. I to jest, myślę, taka jedna z ważniejszych rzeczy. Natomiast mogę powiedzieć o tych planach, które są na ten i następny rok, które już na pewno się zmaterializują, dlatego że... Bo pozyskaliście na przykład... Tak, bo mamy pieniądze. W Branżowym Centrum Umiejętności, na które pozyskaliśmy 16 milionów złotych. To będzie taka placówka edukacyjno, nawet bym powiedział naukowa, w branży mechatronicznej. Druga taka w Polsce w ogóle, gdzie będzie możliwość, pracodawcy będą tam mogli również kształcić, dokształcać i szkolić swoich pracowników. I to też już wiadomo, że powstanie, my musimy do tego troszkę dołożyć, to będzie kosztowało około 20 milionów. Kolejna sprawa, wspomniana duża inwestycja w szpitalu, termomodernizacja. 12,5 miliona na remont i doposażenie SOR-u. Kolejna sprawa, która na pewno będzie, to remont urologii i chcemy przeprowadzić taki duży remont rehabilitacji, tak, bo mamy znakomitą rehabilitację. Myślę, że troszeczkę w tej kolejnej kadencji zmieni się punkt ciężkości, jeśli chodzi o inwestycje. Bo czyli nie drogi, które właśnie teraz były do tej pory mieszkańcy, radni, drogi, chodniki dalej będą ważne, ścieżki rowerowe dalej będą ważne, ale już drogi zdecydowanie mniej, bo po prostu są, to już są wyprawione, wyremontowane. Także tych planów jest sporo, na większość z nich są już zagwarantowane pieniądze, więc nowa rada w zasadzie nie będzie miała problemu z ich realizacją. Na niektóre są nawet już przetargi rozstrzygnięte i umowy podpisane. Stąd 24 rok w zasadzie już wiadomo, co będzie. 25 też częściowo, bo niektóre inwestycje są tak duże, że zahaczają również o 25 rok. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego. Dziękuję, panie starosto. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.